Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie na moim kanale The Hunter Call of the Wild. No i stała się rzecz fajna. Stałem sobie na ambonie, czekałem sobie na niedźwiedzia, którego musiałem upolować na blisko do zadania. A w ogóle się nie spodziewałem. Wyszły z krzaków dwie samice mulaka biało-ogonowego. Jedna była normalna, a druga cała biała jak śnieg. I oto moja pierwsza samica albinos mulaka biało-ogonowego, którego udało się ustrzelić. Cała biała, jak widać, jest śliczna. Także sobie od razu tą samicę piękną mulaka biało-ogonowego albinosa wypcham. Jest również ze mną mój kolega Seba, który poluje na rezerwacie tam, gdzie byłem najpierw, czyli w Europie. Witam cię, Seba, serdecznie. Siemano, cześć wszystkim, cześć Paweł. Witam ciebie również. Dobra, wypykam za 2500. Okej. Pięknie. No i No. tutaj jest Seba, zaliczył swój przed chwilą pierwszy zgon. No to opowiedz, co Tak, tam cię tak. ciekawego spotkało. No, bawoły mnie znaczy bawoły. Żubry mnie znokautowały. Także. Nie spodziewałem się tyle żubrów w jednym miejscu. No co? Pierwsze spotkanie z żubrem. To będzie ciężkie. I zgon. No, to całe stado na ciebie, jak powiedziałeś, wybiegło na mnie. Ja miałem No. pierwsze spotkanie podobne, tylko ja byłem w lesie, gdzie na mnie wybiegło całe stado składające się z około 10 sztuk, czy nawet kilkunastu sztuk samic, chyba i dwóch samców. To w lesie tak mnie stratowały, że przeżyłem na dosłownie minimalnej ilości zdrowia. No ale wiesz, próbowałem broń wyciągnąć, nie? Bo chciałem chociaż do jednego strzału oddać, ale no co ty, tyle ich biegło, że wiesz, jeden, dwa, trzy czy cztery biegły naprzeciwko mnie, a za mną było jeszcze więcej, nie? Spróbuję te zadańko z tymi niedźwiedziami zrobić, aczkolwiek będzie ciężko. Będzie ciężko. Przepraszam, nie z niedźwiedziami, tylko z jeleniami kanadyjskimi, które muszę. A w sumie jednego muszę chyba ostrzelić, tak? Czy dwie sztuki? A, jednego. Okej, ale klasa amunicji jest średnia, no zobaczymy. Bo to jest aktualnie najlepszy pocisk kulowy do strzelby, który aktualnie mam odblokowany. I bodajże kanadyjskie jelenie. Chociaż ja w sumie mógłbym pójść nawet i na tą ambonę. Jeszcze zostały żerowiska, czy już po żerowiskach? To pójdziemy chyba w takim razie sobie. Chyba na górze miałem. A jest. No i jak tam albinosik? No, wypchałem Paweł? za 2500. Bardzo ładny. 9:30. Dobra, No tak jak trochę. mówisz, to jest rzadkość, nie? Tak, albinos to jest rzadkość. Mój drugi na koncie, pierwszy to był mój Daniel, tak jak ci mówiłem, ale męczyłem się, zanim udało się. Za chwilę może opowiem. Pójdę sobie tylko na miejsce. O 9:30, tak? Ustawię sobie na 9:00 nawet 10:00. I tak trzeba na miejsce zajść. Odpocznij. Ja muszę zrobić teleporting. Oznaczyłem na mapie miejsce? Oznaczyłem chyba. Dobra, i tu. Podchodziłem kilkukrotnie do tego zadania z albinosem.
chodziłem po cichu, dobrze wszystko się ustawiałem i na ambonie czekałem i wabiłem i przez wiele prób było nic, aż w końcu spróbowałem następny raz. Czekałem na niego na ambonie i w ogóle wyszedł z kierunku, z którego się nie spodziewałem. Usłyszałem na słuchawkach, że z tyłu kroki. Obejrzałem się lornetku za siebie w lesie, a tu patrzę między drzewami albinos Daniel. No tak, bo ty jeszcze powiedziałeś, a co to idzie, nie? Co Tak. to idzie, czy jakoś tak? A ja Coś mówię, tak. binozał. Coś takiego, no. A ty mówisz, że albino. No to fajne. Także dwa albinosy na koncie są, no i jeden diament, ale za to jaki diament, taki diament, kurczę, którego dźwięk aż miło słuchać, jak zaryczy. Jeden chyba z najfajniejszych dźwięków na razie z tych wszystkich zwierząt, na które polowałem, a byłem na razie na dwóch rezerwatach. A to diament jelenia szlachetnego, tak? Tak, dokładnie. No stoi przecież w domku wypchany od razu na wejściu, na dzień dobry. Zajrzę do ciebie, to poglądam. O 9:30, tak? To myślę, że to będzie można zaczekać. A, przy okazji ja muszę sobie wabik ustawić na jelenia kanadyjskiego do menu podręcznego wyboru. O, właśnie. No i ale będzie ciężko, bo tak jak mówię, to jest klasa amunicji. Zaraz sprawdzimy, chyba 3,7 albo 4,7. Ekwipunek, amunicja. I to jest tu 4,7, no właśnie, a Kanadyjczyk jest na klasie amunicji 8, ale ja lepszej amunicji do strzelby, zarówno jeśli chodzi o klasę, ani o penetrację, nie posiadam. Najlepsza amunicja do strzelby jest na razie mi zablokowana, bo ze strzelby nie strzelałem zbyt dużo. No ale zobaczymy. Nie musi być premiza jako za szybko śmierć, ważna, aby padł. Także nawet będę wybierał zwierzę na jakimś niższym levelu, tylko ja się odezwał. Na razie ja nie będę hałasował, gdyż czekamy właśnie na jelenia kanadyjskiego. Jak nie przyjdzie na to żerowisko, to mam jeszcze kilka. Ja właśnie jestem na tym żerowisku, co mi wskazałeś, na tego jelenia szlachetnego i Tylko, no znaczy na i tym. przypadkiem żubry spotkałem, no to To jesteś na tym jeziorku Tichenau? no wiesz, szukałem jelenia, O. a spotkałem żubra. Bo tam I w to godzinie. nie jedną puszkę, tylko całą skrzynkę. Bo tam wodopływ przede wszystkim pokrywa się godzinowo mniej więcej właśnie z jeleniem szlachetnym, a i one w podobnym miejscu piją i dodatkowo godzinki są podobne. A tu przed nami stado jelenia czarno-ogoniastego, bodajże chyba na żerowisko idzie, jak widzimy chyba 5 sztuk w sumie. Samiec chyba i 4 samice. Kojota na razie zostawiamy w spokoju. Tu chyba samiec idzie. Jest samiec. O! Jeleń kanadyjski. No i dobra. To pewnie za daleko, żeby wabić, Gdzie ty ale. widzisz te jelenie? No jak Boga kocham, no. Lorneta. No Trąbimy. ja wiem, że lorneta, no. Wzrokowo z takiej odległości bym nie wypatrzył. Ty może ty Nawet. nęcisz na te jelenie coś? Ja teraz wzrokowo je nawet nie widzę, bo wabię. Muszę lornetkę z powrotem. Wabik ma zasięg chyba 200 metrów. Ale one idą pomału. Tak. No to będzie sprawdzian.
Będzie ciężko, bo tak jak mówię, klasa amunicji jest taka jaka jest, nie mam lepszej. A jeleń kanadyjski jest na poziomie 8, także będzie ciężko go położyć sprawnie. Kojot tu gdzieś siedzi nad nami, ale na razie go olewamy. Mamy zadanko do wykonania. Zresztą nawet broni nie mam odpowiednie kojota. O proszę, jakie stado. Raz, dwa, cztery chyba samice. Tak, cztery samice jelenia kanadyjskiego. Widzę z odległości 400 ponad metrów. Przez lornetę. O! Odezwał się samiec, a my mamy idealny wiatr. Tylko, że samce będzie ciężko położyć, no ale zobaczymy. A i na pewno ocenę stracę, bo będzie nieodpowiednia klasa amunicji. Także nawet jak, jeśli się pokaże ładny samiec, to nie będę strzelał, bo popsuję tylko sobie trofeum. To już lepiej do samicy strzelić, a do samca z normalnej broni. No to. Bo co mi z tego, że wyjdzie mi potencjalne złoto na przykład, albo wyżej. Jeden, że ze strzelby będzie bardzo ciężko, to ocena pójdzie mi w dół. Gotówka również, doświadczenie również. Także wolałbym już do samicy strzelić ze strzelby. Chociaż i tak nie będzie ją łatwo położyć. Bo klasa amunicji jest za słaba. No i coś mi śmigło. O. Jeśli przyjdziesz w godzinach wodopoju również, to też będzie szansa, że się natkniesz w tamtym miejscu właśnie na jelenia szlachetnego. A stan jest budzi za mną. No, chyba jestem w tych godzinach. Godzina 8 to. Mam 8. On chyba do 9 chyba ci podawałem. To zerknij na swoje notatki, to będziesz wiedział. No co, już tego żubra nie spotkam? On tam chyba do 7 pije albo coś takiego, także. Aha. No to. Jeśli dobrze pamiętam. A może na razie nie chcę spotkać tego żubra, no bo chyba nawet nie mam, wiesz, nie masz odpowiedniego sztucera i amunicji na tego żubra. Dokładnie. No, także. Z żubrem nie przelewki. On mi z tego, że będę walił do niego, jak on będzie miał co. No, będziesz do niego strzelał, on będzie na ciebie biegł. No. Tego jelonka bym chciał spotkać, tego szlachetnego. Tylko, żebyś musiał wtedy sztucer założyć do plecaka i do szybkiego wyboru. Ten, który dostałeś za darmo, czyli Stradivariusa. Ale ja mam już dwa ustawione, także wiesz. A, czyli masz Rangera i masz Stradivariusa, tak? Tak, do takich sarenek, czy do Danieli tam samic, to wale właśnie z tego słabszego, nie? Do tego... z tego rangera, nie? Nawet i do samców możesz, tak samo jak i do dzików. A Stradivariusa, bo tam amunicja jest droga, strzelaj tylko do szlachetnych. Ja bym tak zrobił. Więcej kasiury zarobisz, a dzika czy Daniela z tamtej amunicji polimerowej, z tamtego sztucera położysz bez problemu. No tak, tylko że trzeba jeszcze odpowiednio trafić, no nie? O, to... A to nie zawsze wychodzi, wiesz. To jest druga kwestia medalu. Nawet strzelając z odpowiedniej broni, jak źle trafisz, to przecież nie położysz, prawda? Przecież ja w tą grę dopiero gram, ja wiem, tydzień czy tam trochę, to wiesz. Jest samisa. Ale wolałbym się, żeby samisa przeszła na naszą strzelbę. Kurde, namiotów nie odłożyłem z zadania, no. No co to było? Coś mi tutaj. Przed nami są wiaterek średnio na jeża.
Wiaterek średnio na jeża pasuje. O, coś tu miega. O. O, i się rozpadało znowu. Kojocik, no, i siedzi sobie. Chyba lis. Lis, no sorry. Spoko. I nawet z tego mocniejszego sztucera nawet nie strzelaj do żubra, bo być może samica. Ale nie jest, nawet jest, wiesz, mam się wydaje, że za daleko jest. Bo być może samica padnie, ale będzie za nią długo szedł, ona będzie się męczyć. To samica jest, no to nawet nie opłaca się. No ale nie wiem, coś tu już szóstkę pokazuje lis rudy. Szósty poziom? No. Samiec? No. To srebro albo złoto będziesz miał. O, i obok lisa zgadnij co jest. Pewnie jeleń szlachetny. Nie. Żubr. Puszka przyszła, no. Puszka przyszła. To patrz, idzie do tego... Do tego lisa idzie, no. Ty na to puszkę uważaj. No ale to jest, ja wiem, jak, no to jest trochę gdzieś koło. O, jest. Tu 70 Szmureczka. Metrów. Tu jest złoto, ale ja nie będę na razie strzelał. Tu w tym momencie mamy złoto jelenie kanadyjskiego na złote trofeum. Dobra, 200 metrów. Niech sobie idzie. Lisek se siedzi, żuber se przeszedł. No to... A jak w lekarni, no, żuk pomaga wszystkim. A jak? Kurwa. Żuber to poszedł, no to nawet na niego to nawet nie poluje, bo nie mam odpowiedniego do tego wszystkiego. No. Ale szedł taki ociężały, jakby miał, wiesz, coś w gacze. Jak on się rozpędzi, to już kurczę leci. Leci, leci. No nie wiem, korci mnie ten lisek, wiesz? No to ranger i do boju. Kurczę, daleko jest. Nie wiem, czy trafię. Sprawdź odległość. Dobra. Bo to szósteczka no. To już całkiem. Sporo jest tam. Lisek grudy. 200 metrów. Takie. Delikatnie. 210 metrów. To nie. Jeśli masz dobry wiatr, to spróbuj wabik. No wiatr mam idealny, ci powiem. To spróbuj podejść około 20 metrów i go wap. Niech on podejdzie bliżej. Spokojnie. On sobie siedzi, wiesz? Idealnie sobie siedzi. O. I koło niego żuber właśnie przeszedł, no. Sam jest za nami idzie, dobra. Także podejść gdzieś na 180 metrów i wabik. Powinien podejść. Tylko już bez hałasu. A za mną samiec idzie, jelenie kanadyjskiego, ale nie będę do niego ze strzelby strzelał, bo to jest złoto, czwóreczka. A tu gdzieś samice były. Wystarczy nam do zadania jedna. Te żerowisko było. Aha. Ja to może zaznaczę. Że mniej więcej orientacyjnie wiedzieć. Ło kurde, zobaczcie co się dzieje. Raz, dwa, trzy samce kanadyjskiego, nie wierzę. Trójeczka. Czwóreczka. I trójeczka. Trzy samce kanadyjskiego.
Dobra, no to ja idę, w takim razie mam lepszy wiatr w tą stronę i będę wabił. Trzy samce i samica. No to fajnie. Tylko i tak będzie strzelał albo do samicy, albo do samca na niższym levelu, bo nie będę złota tracił niepotrzebnie. By jedna sztuka wystarczy z tej strzelby. One i tak wrócą na żarowisko, także będę mógł potem na samca poczekać i spokojnie do niego ze szucera odpowiednio strzelić. Stoją. Tylko one muszą na strzelbę podejść na blisko. Samce idą. Trójeczka, proszę bardzo. Trzy samce i samica. Tak, ja wiem, że zew godowy, to ja o tym wiem. Teraz jakbym rozstawił namiot maskujący, to bym narobił takiego rabanu, żeby te statko by poszło. Poszłoby. Dobra, skoro jest tam blisko, to wyłącz. Trochę daleko, 100 metrów. Nie, no to jest... Dobra, geterek, mamy git. A jak się położę, będę widział? Wejdę wyżej. Chyba samica, tak mi się wydaje, najlepiej by było dla nas. Tak jak mówię, klasa jest jaka jest. 87 metrów, bliżej. Bliżej poproszę, bliżej. No i dwa samce, trzy samce, tak? I trzy samce jest u Kanadyjczyka. Tak, czekamy na samicę. Po strzale te samce uciekną, ale na żarowisko po chwili powinny wrócić. My czekamy na samicę. Szkoda czwóreczki marnować. Dobra, zbijał mi ten lisek. No dobra, rogi widać. A gdzie ta samica? A tu. Odległość. Może go trafić. Ale między samce weszła, no. Skubana. No i guzik. O! Żubry się pokazał. Dobra. Samica ze strzelby padnie. Leży. Dobra. Stado się rozbiegło, ale samica ze strzelby padła. I to lepiej, jak się spodziewałem, szczerze mówiąc. My tylko sobie zaznaczymy. Aha, ona za żarowiskiem leży, okej. I teraz bierzemy już odpowiednio broń na jelenia kanadyjskiego, czyli Rangemaster oczywiście. Jest tak, dwójeczka, to nas nie interesuje. Czwóreczka. I do czwóreczki będę chyba strzelał. Tylko sprawdzimy sobie odległość. 130 metrów, okej, 131. Znowu widzę stado żubrów. No problemu. O, o chłopie, cała skrzynka. A pierdziel. Dostał, ale średnio na jeża. Mówisz, Paweł, nie ma co walić do tych żubrów, co? Nie. Jak chcesz, to możesz spróbować do samicy. Być może padnie. No ciekawe. No to jednak strzał był taki... Nie wiem, czy on padnie, czy nie. Czy on nie padł. Prawdopodobnie
Prawdopodobnie padnie. Dobra, idziemy. Czyli zadanko będziemy mieli wykonane. Upolowanie jelenia kanadyjskiego ze strzelby. Specjalnie wybrałem samicę, bo nie chciałem samca trofeum na to poświęcać. Tylko ten strzał z Rangemastera był kiepski. W niewygodnej pozycji był do strzału. Nie próbuję. Zaznaczę sobie punkt. A może padł, poszedł w stronę rzeki. No to może padł, zobaczymy. Może padł. Weźmy jeszcze wabik. To pewnie ta plama od samicy, na pewno. Zresztą samicę już widać. I coś idzie. Prawdopodobnie. O, właśnie. Ale to samica, to nie. Wolałbym dostać. Za który uciekł właśnie. Nie, nie ma co. Nie ma co. Nie chciałem ryzykować niepewnego strzału. Bieg, także nie byłem pewny w 100%. One tam siedzą. Dobra. To samica. Tu, tak? Zadanko będzie wykonane. A ten samiec prawdopodobnie leży. Prawe płuco wątroba, ale jest, tak jest, nieodpowiednia amunicja, to wiadomo. Dobra. A, to miał być samiec. To miał być samiec, tak? Pokaż to zadanie. To miał być samiec, kurde bele. A ja nie zwróciłem uwagi. W zadaniu był samiec do upolowania kanadyjski, nie samica. Ajajajajaj. No to jest samiec jak i trójka. Odległość 69 metrów. No dobra. To musi być samiec, nie samica. Jak nie widziałem żubrów, to teraz cały czas żubry widzę. Ajajaj. Złoto. Dobra. Niech ten znacznik będzie. Ale to prawdopodobnie, jeśli to ta sama czwórka, to chyba wyzdrowiał. Wiaterek na mnie za bardzo pasuje, no. Czyli musi być to samiec. Ajajajajaj. Musi być to samiec. Przeliłeś? To jest samica.
Samica, aha. Ciekawe, czy plama będzie w ogóle w tym miejscu. Wiaterek tam nie pasuje strasznie. No te żubry się tak kręcą tutaj. Bo to jeden nick jest kilku tam czy kilkunastu miejsc, gdzie one piją. Jedno z tych miejsc to jest właśnie to jeziorko, co ci pokazałem. I w tych godzinkach będą tam się kręcić. A że godzinki się pokrywają częściowo z jeleniem szlachetnym, no to możesz i zarówno i szlachetnego tam spotkać, jak i żubra. Żubr wcześniej zaczyna pić, jeleń troszeczkę po żubrze. O, plama jest. Bardzo małe, ale 50. No to dobra, zobaczymy. Może on padł. Dobra, to tablet do ręki. Bo tak jakby były dwie plamy w tym miejscu, co nie? Tak. On gdzieś leży. Dobra, idźmy już normalnie sobie. Tam sobie się wrócimy. Mi się wydaje, jestem prawie pewny na 100%. No na 80%, że on leży. Bo tak jakby dwie plamy były. Ten sam, ale dostał tak mocno średnio, no bym powiedział. To jest ta czwóreczka, tak? Dobra. Chyste, panie. Ale dźwięk, tu jest samiec. I to na blisko. I to na blisko. Ciekawe, czy to ten sam, czy to inny. Wiecie co? On leży, ja tu sobie postawię znacznik. O. Bo tu idzie chyba samiec. Którego potrzebujemy do zadania. Tu w tych krzakach siedzi, no ale niestety go nie dojrzymy w ten sposób. Próbowałem do tego żubra strzelić, ale nie wiem. Padł na miejscu samiec jelenia kanadyjskiego ze strzelby. Ale strzał! Brawo! Zadanko będzie wykonane. Nice! Na drugim poziomie, także niewielka strata będzie. Czyli tamta czwóreczka będzie leżeć. Zobaczmy. Dostał prawe płuco. To ładnie dostał. Tylko, że jest brąz, bo nieodpowiednia amunicja. No, okej. Okay. Ale jest samiec, czyli zadanko będzie wykonane. Dobrze, że to był tylko drugi level, a nie na przykład czwarty. Zatwierdź. Tak jest. Zobaczymy, ile kasiurki wpadnie. Tysiąc gotówki. O, spoko. Zawsze to coś. Na amunicję będzie i 250 doświadczenia. I następne zadanko dostałem. Na razie anuluj. Co ono od nas chce?
Słyszałem, że udało ci się pomóc Paulowi z zaginioną osobą. To prawda. Bardzo ładnie z twojej strony. Nie ma sprawy. Cieszę się, że mogłem pomóc. Jelenie kanadyjskie łatwo by straszyć. To prawda, więc trzymaj się od nich z dala. Wybierz się do tego regionu, upoluj i zabierz samca jelenia kanadyjskiego, strzelając z odległości co najmniej 125 metrów. Easy. Elegancko. A my tymczasem wracamy do plamy naszego samca na poziomie czwartym, czyli on też na pewno będzie leżał. W sumie trzy sztuki. Elegancko. Idziemy sobie. To jesteśmy w tym regionie nawet. Oto może przy okazji uda się wykonać zadanie. Ale najpierw idziemy po. Nie. To 18 bambuko prowadzi. Mi się wydaje, że to bardziej tu. Ale zobaczymy. Od razu może niech ta zadanko nam się zaznaczy. Oho. Jest i samiec. I to na blisko. Tylko, że my musimy z odległości 125 metrów. Jesteśmy w tym regionie. Można powiedzieć, że na granicy. No okej. Okay. Czyli jak do nas podejdzie, i tak najpierw wezmę lornetkę, bo strzał musi być minimum ze 125 metrów, nie bliżej. On na blisko chodzi tutaj gdzieś koło nas, zwykle zresztą. Ale zawył! Chryste panie! Trąbi niesamowicie. On na dole chodzi, przy wodzie. Ale to i tak nie będę strzelał, bo jest za blisko. No i dobra. Zresztą się wystraszał już. Tu gdzieś za tym świerkiem był. Nie szkodzi. My se pójdziemy, może znajdziemy. Bo to w ogóle żarowisko będzie. Dobra. Sobie je zaznaczę i może wrócimy do śladów. To plama, czy nie? Nie. 10 sztuk pije w tym miejscu jelenia kanadyjskiego. Proszę bardzo. 10 sztuk. Całkiem fajne stado. No, to na pewno. O proszę, leży ten samiec. A jak go nie zauważyłem? To te złoto. Zobaczmy teraz, jak ten strzał był. Ciało, brzuch. I zamiast złota zrobiło się srebro. Dlatego, że strzał nie był w organ. Wszystkie kryteria spełnione, czyli odpowiednia amunicja. Zwierzę trafione maksymalnie dwa razy. Trofeum nienaruszone, ale brak trafienia w organ żywotny. Dlatego zamiast złota mamy srebro, nie gotówki. I to dużo mniej, bo o kilka stówek, ale udało się go namierzyć. Dostał brzuch, dlatego tak długo polas. Okej. Okay. No i dobra. Czyli w regionie tym, tak? Gdzie jest to żerowisko? Tu. A poza tym on będzie żerował chyba do 13:30, jak dobrze pamiętam. Także zresztą mogę wrócić albo. W sumie albo. Chociaż nie, na tamte miejsce nie mogę, bo tamte żerowisko jest na. Właśnie,
jest w innym regionie, a my musimy upolować tego samca na tym regionie. Także musimy iść tu. O właśnie. No to fajnie. No i do tego jeszcze udało się położyć samicę niedźwiedzia. Ja ją położyłem przed albinosem, czy po albinosie? Oj, nie wiem, nie powiem ci. Nie pamiętam. Dobra. Samiec się odzywa bardzo głośno, czyli jest blisko, a ja do niego z bliska nie mogę strzelać. Musimy go wykaczyć na odległości powyżej 125 metrów. A tam jest dół? A, co najmniej, okej. Okay. Co najmniej 125 metrów. I przede wszystkim w lesie to nie mamy czystego przestrzału, bo las świerkowy zasłania. A samiec w tym momencie idzie na nas. Tak, słychać go. Idzie, idzie. On by musiał troszeczkę... Najlepiej jakby poszedł wzdłuż tej rzeki, ale raczej tak nie pójdzie. On jest za blisko. Zresztą na nas wyjdzie zaraz, on jest za blisko. Minimum 125 metrów. Dwójeczka. Dobra. Uciekaj, 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 stary. Uciekaj, 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 uciekaj. Okej. My podgonimy za tobą. Trzeba go trochę do przodu pognać, żeby... A tu wszędzie taki las, o Jezu. Wszędzie tu taki las jest, to nie będzie... prostą rzeczą. No. Dobra, zwolnij. Zaraz zobaczymy, gdzie mniej więcej po las. Dobra. On jest za wzniesieniem, ale... Ale oby nam odległość pasowała, prawda? Najlepiej już do niego. Żeby nie był za blisko. On jest za tym wzniesieniem pewnie przy tym lasku. I za tymi brzozami pewnie przy lasku świerkowym pewnie jest ten samiec. Nie słychać go. Możemy zatrąbić. Te dwa razy. I lornetkę w pogotowiu. Zew gotowy, także przyjdzie. I na niego już tu będę czekał. Tutaj w tym lesie brzuskowym. Schowany w tej trawce. Kurde, za blisko będzie. Ajajajajaj, no. On tu jak się pokaże, to będzie na mniej więcej... Tu jest 30 metrów. Do tej brzozy jest 114, za blisko. Wiem, że jesteś stary, wiem. Ale będzie za blisko, no. Ja bym musiał chyba wyżej wejść. Duży mam region do popisu? No, spory, dobra. Okej. I on idzie. Będzie za blisko dla nas, niestety. Już ja będę... już
zrobiłem delikatny hałas, to było zamierzone. To było zamierzone, teraz przykurcz. I tak to było za blisko, to było gdzieś w granicach pewnie 80 metrów, może bliżej. Teraz lorneta. O, i tu powinienem go wyhaczyć. Tylko teraz lornetko dokładnie obserwować. Dostrzega, tak? O. To skubany jest, tak? I się zdaje, wiatr dobry. Idę po cichu. Jeszcze raz wabik. Albo dwa. I tu będę już. Samiec. Nieważne na jakim poziomie. Do zadanka. O, nie trafił. Ładnie. Idzie. Tak. Ale odległość jest za blisko. To jest trójeczka. Za blisko, 80 metrów. Drugi samiec, czwórka. To jest za blisko, panowie. Panowie. Co zrobić, tak? No. Out. Out. No co się nie boicie? No. Już was nie ma. Już was nie ma. Trzy samce! Kurde bele, co się dzieje? Trzy samce. Czwóreczka. Ten jest cięższy. Mhm. I lepszą ocenę ma. Ale jest za blisko, jakby musiał się oddalić. Sam od niego. Odległość 100 metrów. Jeszcze. Teraz wabik. Lordetka. Tłuste złoto. 135. Ale dostał pięknie. Ale się zakręcił skubany. Chyba będzie zadanie zaliczone. Wstrzymałem oddech. Ładnie szedł. Już chciałem oddać strzał. Obrócił się i zmienił kierunek. Dobrze, że ja mam w miarę puls wyćwiczony. To jeszcze zdążyłem oddać strzał, jak się obrócił i idealnie chyba dostał, tak mi się wydaje, no oba płuca poszło. Odległość powinna być ok. Gdzie on mniej więcej? Dobra, i leży. I leży już, bo jest plama. Już leży. Dobra, idziemy. Idziemy sobie normalnie. A to była tłusta czwóreczka, bo do 373 punktów. 440-500 bodajże kilowagi ten przedział i to była czwóreczka, także przy dobrym strzale będzie na złoto ten samiec. No i będzie dobry akcent na zakończeniu klipu wideo, myślę. Także będziesz mógł sobie zobaczyć, jak to wyglądało. No na pewno. Wiem, że śledzisz. Śledzę. Uczę się, nie? Ale miałem ciężkie warunki, bo przestrzał zasłaniały mi cały czas świerki, brzozy albo inne drzewa. Także... O, jest plama i to nawet mocna. No. Leży. I to było w granicach około 140 metrów, także... Powinno być złoto i powinno być zadanie wykonane.
leży samczyk, bardzo ładny, ładne poroże. Złoto, tak jak mówiłem, a mój Kanadyjczyk, jaką miał największą ocenę? 342,10. 342,10, 464 kilo, czyli ten jest mniejszy, to jego nie będę zapisywał. Ale odległość 148 metrów, czyli jest bardzo dobrze, bo trzeba minimum było 125. A jest ze 148, brzuch, wątroba, prawe płuco. No ciężko było już, bo on się obracał już, celownik czułem, że już lada chwilę zacznie mi dygotać, ale się udało. Także jest jeleń kanadyjski na złoto, bardzo ładnie. Zabieramy, zadanko będzie zaliczone oczywiście. Zobaczymy, ile będzie gotówki. Dodatkowy 1000, a dziękuję bardzo. I 250 dodatkowego doświadczenia. Również dziękuję bardzo. Czyli w sumie 2000 z groszem. Zadanie plus ten samiec. Bardzo ładnie. No i cóż, myślę, że tym fajnym akcentem, tym pięknym samcem jelenia kanadyjskiego zakończę ten odcinek, zapiszę ten klip wideo. Dzięki Seba, że byłeś razem ze mną. No, dzięki, dzięki. A ja dziękuję również wszystkim serdecznie za oglądanie. Tematem dzisiejszego odcinka była oczywiście samica mulaka białoogonowego. Udało się również wypełnić kilka zadań. Również widzieliśmy piękne stado jelenia kanadyjskiego. Upolowaliśmy. Nie zapomnij o tym albinosie. Kilka sztuk. O tym wspomniałem na samym początku, że głównym tematem tego odcinka była samica mulaka białoogonowego, albinos. Aha. No tak. Także o tym bym nie zapomniał. Wykonaliśmy kilka zadań. Widzieliśmy ładne stado jelenia kanadyjskiego. Było również kilka ładnych samców. Kilka sztuk opolowanych. Także polowanie jak najbardziej udane. Także dzięki serdeczne za oglądanie. Jak się podobało, to zachęcam gorąco i serdecznie do łapeczki do góry, miłego komentarzu, subskrypcji kanału z dzwoneczkiem. Dzięki serdeczne za oglądanie. Życzę wszystkim miłego wieczoru i do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć!